2024. Czy opłacać kartę wędkarską, czy jej nie opłacać? Jasne, że nie opłacać, bo to jest nieopłacalne, ale jeżeli nie masz w pobliżu fajnych komercji, no to inna sprawa. Jeżeli codziennie jesteś na rybach, to też inna sprawa. Jeżeli łowisz tylko drapieżniki, no to masz trochę problem i poniekąd czasami jesteś zmuszony płacić kartę wędkarską. W tych sytuacjach akurat rozumiem opłacanie karty wędkarskiej. Poza tym jest to nieopłacalne i nie warto. Lewkę? Dobry piesek. Cena karty wędkarskiej. Jak to wygląda? Słuchajcie, ja mieszkam na takim miejscu w Polsce, że mam na około 3-4 okręgi. Ja zawsze opłacam 3-4 okręgi. Te okręgi mają między sobą porozumienia. Kiedyś to było tak, że jak okręgi mają między sobą porozumienia, kiedyś, kilka lat temu, 5 lat temu, jeżeli dane okręgi z sobą mają porozumienie, na przykład Biała Podlaska ze Siedlcami, no to nie płacisz nic za okręg, który ma z sobą porozumienie. Teraz jest inaczej. Okręgi mają ze sobą porozumienia, to jeżeli ja opłacam Siedlca, chcę mówić w Białej Podlasce, to ja muszę 4 dychy opłacać za każdy okręg. I karta wędkarska dla mnie kosztuje 360 zł i jest to jeden okręg. No jeżeli chcę sobie dokupić kolejne okręgi, które są z porozumieniami, to ja muszę dopłacić 120 zł, bo dokupuję 3 okręgi po 40 zł, 120 zł. Kiedyś PZW tłumaczyło się tym, że zrobili opłaty dodatkowe, to było po 10 zł wcześniej, za te okręgi, po to, że ludzie brali te książeczki z różnych okręgów, a i tak nie łowili tam. No okej, dobra, niech będzie, że książeczka taka malutka kosztuje 10 zł, no ale nie 4 dychy, tak jak teraz jest. W ogóle mało się o tym mówi, bo to, że cena karty wędkarskiej jest co roku wyższa, o te nie wiem, 5, 9, 10, 12%, co zresztą zaraz pokażemy na tabelce, no to nikt o tym nie mówi, nie wspomina o tym, że teraz okręgi, nawet jak są w porozumieniach, są płatne 4 dychy. No i według mnie jest to bardzo dużo. Za jeden okręg, ktoś mówi w 5 okręgach, no to musi 5 razy 4 dychy zapłacić. No i patrzcie teraz, tutaj jest ściana wschodnia, na której właśnie ja mieszkam, no i okręgi między sobą mają porozumienia, 12 okręgów między sobą ma porozumienia, no i co z tego, jak ja opłacę na przykład w Radomiu, by łowić w Kaliszu, muszę 4 dychy opłacić, czyli jak chcę na całej ścianie wschodniej łowić, to dodatkowe 400 zł muszę dopłacić, więc jaki jest sens tych porozumień? Wcześniej to było, jak ma jeden okręg z drugim porozumienie, to nie musiałeś nic dopłacać, teraz dopłaty wszędzie. Jako, że mniej więcej wiem, co tam się orientuje w tym PZW, ja jestem obecnie w okręgu, teraz nie opłacono mam jeszcze na ten dzień, jak nagrywam. Ja jestem w okręgu PZW Lublin i to nie jest tak, że ja narzekam na wszystkich z PZW, że wszyscy są weźli, niedobrze. Akurat mój okręg PZW Lublin jest wzorem tego, jak powinno być w PZW, bo tam u nas w okręgu jest woda no kill, na zrobienia idzie dość dużo pieniędzy względem innych okręgów, więc ja do ludzi ze swojego okręgu Lublin, czy nawet z okręgu Siedlce, bo kiedyś byłem w Siedlcach, czy koło Łusice, to ja do tych ludzi nie mam nic złego, według mnie oni wywiązują się z tego, co się powinni wywiązywać i jak na standardy PZW w Polsce u nich to dobrze wygląda, ale jeżeli chodzi o zarząd główny PZW, czyli to co się odwala w tych innych okręgach, to jest jeden wielki dramat i katastrofa. I ja w tym roku, w poprzednim roku 2023 dla 6 czy tam 7 osób pomogłem załatwić kartę wędkarską, bo to wiecie, dużo ludzi nie interesuje się tym, co się dzieje w PZW i się pytają mnie, czy ja jestem w stanie pomóc załatwić kartę wędkarską, no i pomogłem, okej, oni tam zapłacili, łowili czy nie łowili. Więc kilka osób dzięki mnie do PZW doszło, no wszyscy mi, no ja im pomogłem, bo tam się pytali mnie, to pomogę, tak? Też nie powiem, ty nie opłacaj karty, bo to i tam, to chcesz opłacać, to opłacasz to okej. I 6 osób, które znam, doszły do PZW, ale około 15-20 moich znajomych, których dobrze kojarzę, nie opłacili karty wędkarskiej. Bardzo mało kto z moich znajomych w zeszłym roku opłacił kartę wędkarską, więc to daje do myślenia. Ludzie odchodzą z PZW. W sumie nie znam nikogo, kto by łowił na federy czy tam karpiówki i opłacił kartę wędkarską. Ci, co opłacili kartę wędkarską, to tylko dlatego, że łowią drapieżniki na spinning, czy łowią na rzekach. I to tylko dlatego, więc to PZW nie robi nic, aby utrzymać w swoich szeregach federowców, karpiarzy. Na PZW praktycznie zostają tylko starsi ludzie, emeryci, którzy co dzień łowią na ryby, mają czas. No i dla nich ta karta się zwróci. Albo spinningiści, bo nie mają żadnego wyboru. Czy ewentualnie osoby, które lubią rzeki. Teraz nam się wyświetla fajna tabelka, która pokazuje to, jak to było w 2023 roku. W Polsce, aby opłacić kartę wędkarską, trzeba pracować tak mniej więcej około 19 godzin, więc jest to dużo. A teraz, w Szwecji, aby opłacić składkę na kraj, wystarczy pracować 2,3 godziny. W Holandii 4 godziny wystarczy pracować, we Francji 9 godzin, w Anglii 3 godziny, w Niemczech 6 godzin. Patrzcie, jaka jest duża dysproporcja. Na przykład na Ukrainie w ogóle nic nie trzeba opłacić, a rybostan jest taki sam jak w Polsce na PZW. No i teraz na tej tabelce widzicie tak mniej więcej co jak wygląda, ile gdzie kosztuje możliwość wędkowania. W Szwecji na przykład 140 zł, licząc na złotówki. W Holandii 216 zł na cały kraj. We Francji 450 zł na cały kraj. Anglia około 165 zł. Niemcy 323 zł. Więc no mamy prawie praktycznie najdroższe opłaty w Unii Europejskiej. Prawie najniższe zarobki w Unii Europejskiej. Rybostan praktycznie najgorszy,
Tak samo jak na Ukrainie, gdzie tam w ogóle nic nie. Oczywiście pomysłów na zmianę PZW jest bardzo dużo. Ja to najlepiej bym wszystko sprywatyzował. To miałoby sens. Na pewno dobrym pomysłem jest, jako że mamy coraz więcej wędkarzy no-kill, to według mnie w każdym okręgu połowa wód powinna być no-kill, połowa wód zbiorników. Normalnie wiecie, że można te ryby zabierać, no i w większości trzeba było zarybiać te, gdzie można zabierać. A tam, gdzie jest no-kill, to trochę mniej tego zrobienia, bo tam ryby by cały czas się utrzymywały. Tak samo według mnie fajnym pomysłem jest zrobienie rzek, odcinki no-kill, czy opłata no-kill, która jest o połowę na przykład niższa. Czy też no-killowcy, na przykład fajnym pomysłem by było to, żeby no-killowcy nie mieli żadnego limitu wędek, bo mnie to wkurza na przykład, że możemy łowić tylko na dwie wędki. Na komercie mogę na 3-4 wędki, na Ukrainie to na 5-6 wędek, a w Polsce na dwie, więcej nie można. Jak ktoś jest no-kill, to to za różnica, czy łowi na 2, 3 czy 5. Albo skoro jest tak tragicznie i już się nie da tego zmienić, no to zrobić jakąś opłatę honorową 5 dych stów albo taką samą samowolkę jak na Ukrainie, że sobie łowisz na 4-5 wędek, nie ma żadnych opłat i tak z rybami jest to samo i tak z rybami jest to samo, więc na co to płacić? I teraz po tych wielu latach, jak jestem w temacie, stwierdzam, że upadek PZW, który rozgrywa się na naszych oczach, jest bardzo pozytywny dla rozwoju wędkarstwa w Polsce. Mamy złoty wiek komercji, rozwój łowisk prywatnych, stowarzyszeń, które zyskują wędkarzy, latem są tam oblężenia, powstają to coraz nowsze łowiska, mamy już w Polsce łowiska z basami amerykańskimi, tymi wielogłębinowymi, jak się nie mylę, powstają komercje typowo drapieżnikowe, mega sprawa. No jedynie szkoda, że PZW ma rzeki. I tak po tych wielu latach, bo to wiecie, zmieniają się rządy w PZW, teraz tam pani kobieta jest prezesem ogólnie, wcześniej był to Teodor i tak co chwilę te rządy się zmieniają, ale sytuacja się nie zmienia. To jest identycznie jak u nas w polityce. Jak wcześniej kradł Tusk, wiecie tam 10-15 lat temu, ze swoimi gośćmi, rujnując kraj, wyprzedając kraj, teraz przez ostatnie 8 lat PiS kradł, rujnując kraj, teraz znowu Tusk z przystawkami typu Hołownia, Lewica będą okradać, rujnować kraj, wyprzedawać ten kraj. I to samo jest w PZW. Zmieniają się tylko ludzie, mordy, nawet czasami ci sami, cały czas w kółko, a sytuacja na lepsze się nie zmienia. Ja opłacę kartę w 2024 roku. Na razie nie wiem, powiem wam, że na razie nie wiem, zobaczymy jak to będzie, na razie nie planuję, potem może opłacę, nie wiem. Jeżeli opłacę, to tylko po to, aby dołożyć swoją cegiełkę do upadku PZW, po to, by karta się zwróciła. Czyli po prostu jak sobie opłacę kartę, będę jeździł na ryby, każdą rybę, która jest wymiarowa, no, która nie ma okresu ochronnego, zabieram do siebie do stawu, albo do jakiegoś innego stawu, jakiegoś prywatnego, nieprywatnego, jakiegoś dzikiego, przenoszę jak drapieżniki do jakiegoś innego prywatnego stawu, czy tam dzikiego, nie PZW, gdzie jest dużo drobnicy, więc wybieram wszystkie ryby, jakie tylko będę mógł. Jeżeli opłacę, to nie jest wcale takie pewne, czy opłacę. No, więc wiecie, karta się musi zwrócić, dołóżmy wszyscy cegiełkę do upadku PZW, w tej formie PZW to dramat, więc akcja sabotaż, samowolka, jeżeli ktoś ma zamiar nazwać mnie złodziejem, no to niech się zastanowi, kto kogo okrada. Osoba, która ma zamiar mnie nazwać złodziejem, bo sobie będę ryby wynosił czy coś takiego, jeżeli opłacę kartę wędkarską, no to niech się naprawdę bardzo zastanowi. Więc taka osoba niech się zastanowi, kto zabrał mu kilka złotych i to legalnie w zasadzie, a kto okrada go na gruby hajs. Prawdziwi złodzieje siedzą według mnie w zarządzie głównym i są starym betonem. Ja już PZW nie traktuję na serio i współczuję, jeżeli ktoś sobie bierze, że te wody PZW, tak wiecie, że na serio, serio. Czy moi znajomi opłacili kartę wędkarską? Niektórzy tam opłacili, większość nie opłaciła. W ogóle bardzo dużo moich znajomych mówiła na przypale, bo wcale niektórzy sobie kupowali ten jednodniowe zezwolenie, więc każdy sobie radzi jak chce. I nic komu do tego. To, że ktoś nie opłacił karty, to chwała mu za to nawet. A tu wam się wyświetla kolejna tabelka z tym, gdzie ile kosztuje składka w danym okręgu. No i jak widzicie, prawie wszędzie są podwyżki. Więc no, robią nas nieźle, a sytuacja się na lepsze nie zmienia. Coraz więcej płacimy, a coraz mniej z tego dostajemy. Ja to ogólnie mam bekę z tego, że ludzie szczycą się tym, że ich chwalą i zachwalają i wiesz, szacunek okazują tym, którzy łowią na PZW. No tylko chyba w Polsce jest taka mentalność, że ludzie się cieszą, że łowią na bezrybiach i że tam mają efekt. No beka, naprawdę. I w sumie teraz wam się wyświetla jeden z ostatnich komentarzy, pozwólcie, że go przeczytam. Rapis, zasiadka jest wtedy, kiedy się łowił na prawdziwych wodach, dzikie rzeki, a nawet normalne jeziora. Czy to PZW, czy gminne, cały czas łowisz ryby albo u siebie, albo na komercjach znanych tobie. Przyjedź do mnie, zobaczymy, czy taki z ciebie wędkarz. No właśnie, no i taka beka z tego, że ludzie, wiecie, przechwalają się z tym, kto jaki jest wędkarz. Ja te filmiki sobie nagrywam dla zabawy, ja wędkarstwo nie traktuję przede wszystkim jako serio. Dla mnie to zabawa, miłe spędzenie czasu, fajna atmosfera, fajny klimacik, wspólnie ze znajomymi pojechać, a nie na siłę robienie jakiegoś tam wyniku. I chwalenie się potem tym, że o, tu jestem zajebistym wędkarzem, bo łowię na PZW. No i w sumie macie tutaj też moją odpowiedź, która wam się wyświetla. Pozwólcie, że przeczytam, bo może niektórzy sobie jadą w samochodzie i oglądają filmy, nie mają czasu oglądać komentarza, więc przeczytam też i swoją odpowiedź.
Czyli jak ktoś ma wywalone w PZW, to nie ma szans być na prawdziwych zaczatkach? Ciekawy punkt widzenia, który jest świetnym argumentem tego, dlaczego rybostwo na rzekach PZW są takie słabe. Ludzie chwycą się tym, że łowią na PZW, które to PZW ma ich w dupie i śmieje im się prosto w twarz, ale ci wędkarze są zaszczyceni tym, że łowią na PZW, bo tamto dopiero są prawdziwe zaczatki. Nie uważam się za jakiegoś świetnego wędkarza i nie mam zamiaru dać się prowokować ludziom i jeździć po Polsce, aby coś udowadniać anonimom. Polscy wędkarze są mega odklejeni, bo w Anglii, Norwegii czy Niemczech nikt ci nie napisze, że łowienie na komercji to nie jest prawdziwe wędkarstwo. U nas jest jakiś taki durny kult kształtowania, promowania i wychwalania bezrybnych wód. To właśnie wiecie, dzikie rzeki, PZW, jeziora. Tam też ktoś odpisał, co ci to PZW zrobiło, narzekasz cały czas. No jak to co, zniszczyli rzeki, jeziora, zbiorniki do takiego stopnia, że na Ukrainie masz taki sam rybostan. Tyle, że na Ukrainie nie ma żadnych opłat, a można łowić na 10 wędek. Za granicą idąc na zachód masz znacznie niższe opłaty, a o wiele więcej ryb. Upadek PZW trwa i teraz macie kolejną tabelkę, z której wynika to, że 73 tysiące osób nie opłaciło karty wędkarskiej w zeszłym roku. 73 tysiące osób zrezygnowało z opłacania karty wędkarskiej, więc to jest mega duży szacun dla was. Oby tak dalej, niech to padnie i tyle. W tym filmiku to tyle, dziękuję wszystkim za obejrzenie. To było takie moje własne, prywatne zdanie. Ja staram się przekazywać, mówić to, czego gdzie indziej raczej nie usłyszycie, bo podejrzewam, że tych wszystkich słów, które tutaj powiedziałem, gdzie indziej raczej nie usłyszycie. Też nie mówię pod publikę, mi tam nie chodzi o to, abyście mnie tutaj no, lajkowali, propusowali. Ja wiem, że kilku osobom na pewno tymi swoimi słowami i szczerością znalazłem za skórę, ale o to właśnie w tym chodzi, aby być szczerym i mówić to, co niekoniecznie ludzie chcą usłyszeć, a to, co samemu się sądzi. Podejrzewam, że niektórzy mnie tam skrytykują, hejtują, ale to w sumie norma, tam od 10 lat tak jest. Zresztą w internecie każdego się krytykuje, każdego się hejtuje. Komentarze zostawiam dla was.